10 flag, których znaczenia nie znałeś. Wyspa Man, dependencja korony brytyjskiej, znajdująca się na wyspie Man, należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich i położonej na Morzu Irlandzkim między Wielką Brytanią a Irlandią. Jako terytorium nie jest prawnie częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii ani Unii Europejskiej. Na czerwonym, jednolitym tle widnieje Triskelion, czyli występujący już w sztuce starożytnej znak składający się z trzech takich samych elementów, które tworzą pewien wzór geometryczny. W przypadku flagi Wyspy Man, elementami tymi są trzy nogi ze złotymi ostrogami, zwrócone w różnych kierunkach świata. Triskelion ten nawiązuje do Motta Kraju. Które brzmi, gdziekolwiek mnie rzucisz, będę stał. Nieznane jest pochodzenie trzech nóg na fladze wyspy, jednak dziś uznaje się, że symbolizują one wędrówkę słońca po niebie. Nepal, Demokratyczna Republika Federalna w Azji Południowej, w środkowej części Himalajów, granicząca na północy z Chinami. Nepal w 1963 roku przyjął jedyną na świecie flagę, która nie jest czworokątem. Kształt nawiązywać ma do tradycyjnych azjatyckich chorągwi, dwa trójkąty na fladze Nepalu to symbol Himalajów, a także współistnienie obok siebie dwóch religii w jednym państwie: hinduizmu i buddyzmu. Karmin, dominujący kolor na fladze, to barwa narodowa odzwierciedlająca odwagę Nepalczyków, niebieska linia to pokój i harmonia, które zapanowały w państwie po narodzinach Buddy. Symbole zaś księżyc i słońce w swoim pierwotnym znaczeniu odnosiły się do rodów króla i premiera. Wielka Brytania, unitarne państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej, w skład Wielkiej Brytanii zalicza się Anglia, Walia i Szkocja. Obecny wygląd flagi powstał przy zawiązaniu Unii między Wielką Brytanią a Irlandią w 1801 roku. W jej skład wchodzi Czerwony Krzyż Świętego Jerzego, patrona Anglii, Krzyż Świętego Patryka, czyli patrona Irlandii, i Krzyż Świętego Andrzeja, czyli patrona Szkocji. Walia, której patronem jest Święty Dawid, nie ma swojego symbolu na fladze, gdyż przy zawiązaniu Unii między Anglią a Szkocją, Walia była częścią Królestwa Anglii. Bośnia i Hercegowina państwo federacyjne ze stolicą w Sarajewie, położone w południowo-wschodniej Europie na Półwyspie Bałkańskim. Jako suwerenne państwo Bośnia i Hercegowina funkcjonuje od marca 1992 roku. Flaga Bośni jest bardzo złożona, a co za tym idzie ciekawa. Widzimy na niej żółty trójkąt na niebieskim tle w towarzystwie dziewięciu białych gwiazd. Dlaczego trójkąt? Po pierwsze, bo ma trzy kąty, które symbolizują trzy narodowości żyjące na terenie państwa Serbów, Chorwatów oraz Bośniaków. Po drugie, kształt trójkąta przypomina uogólniony zarys Bośni i Hercegowiny. Gwiazdy nawiązują z kolei do Europy i Unii Europejskiej, a fakt, że dwie z nich są przycięte przez krawędzie flagi, oznacza nieskończoność. Kanada. Państwo położone w Ameryce Północnej. Kanada do dziś pozostaje monarchią konstytucyjną z Elżbietą II jako głową państwa i otrzymuje demokrację parlamentarną. Początkowo brytyjskie kolonie w Kanadzie używały flagi Wielkiej Brytanii, tak zwanej Union Jack. Po utworzeniu Konfederacji Kanady w 1867 roku zaczęto używać brytyjskiego czerwonego sztandaru z naniesionymi na część swobodną herbami poszczególnych prowincji. W 1946 roku Parlament Kanady rozpisał konkurs na projekt flagi. Na który wpłynęło ponad 2600 prac. Konkurs jednak nie został wtedy rozstrzygnięty. Dopiero w 1964 roku premier Lester Pearson wobec zbliżającej się setnej rocznicy Konfederacji Kanady zakomunikował kolejny zamiar, tym razem udany, stworzenia nowej flagi. W konkursie wzięły udział trzy projekty i wygrał właśnie ten trzeci. Dania Państwo położone w Europie Północnej, najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspołowcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią wspólnotowe Królestwo Danii. Flaga Danii jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem. Według legendy flaga spadła z nieba 15 czerwca 1219 roku w czasie krucjaty liwońskiej i duńskiego. Króla Waldemara II do Estonii. Z nią w ręku wygrał bitwę niedaleko dzisiejszego Talina. Przyjmuje się, że flaga Danii jest najstarszą spośród używanych obecnie w Europie flag suwerennych państw. Duńczycy w sposób szczególny przywiązani są do swego symbolu, który towarzyszy im w czasie różnych świąt i uroczystości prywatnych. Antigua i Barbuda wyspierskie państwo na Morzu Karaibskim w archipelagu Małych Antyli. Flaga Antigui i Barbudy została zaprojektowana przez nauczyciela Reynolda Samuelsa. Jej oficjalne przyjęcie nastąpiło 27 lutego 1967 roku. Przedstawia wschodzące słońce będące metaforą Nastania nowej ery. Kolor czarny stanowi odwołanie do afrykańskich korzeni mieszkańców państwa. Niebieski symbolizuje nadzieję, a czerwony energię. Zastosowana kombinacja żółtego, niebieskiego i białego ma także symbolizować słońce, wodę i piasek. Botswana. Państwo w południowej Afryce bez dostępu do morza. Do 1966 roku Botswana była brytyjskim protektoratem pod nazwą. Beczuana, dziś członek Unii Afrykańskiej. Flaga Botswany została przyjęta 30 września 1966 roku. Składa się z poziomych pasów niebieskich, białych i czarnego różnej szerokości. Kolor niebieski symbolizuje deszcz, co jest nawiązaniem do motta narodowego tego państwa, które brzmi: Niech spadnie deszcz. Biały i czarny mają symbolizować harmonię między rasami, jak również zebry, występujące także w herbie tego kraju. Wietnam, państwo w Azji Południowo-Wschodniej położone na Półwyspie Indochińskim, jest 15 co do wielkości populacji państwem świata. Flaga Wietnamu została przyjęta jako flaga Zjednoczonego Wietnamu w 1976 roku jako flaga cywilna i wojskowa. Czerwone tło oznacza rewolucję i krew przelaną przez Wietnamczyków. W środku flagi znajduje się złota gwiazda pięcioramienna, która symbolizuje partię komunistyczną. Pięć ramion gwiazdy reprezentuje robotników, chłopów, żołnierzy, inteligencję i młodzież. Indie Państwo położone w Azji Południowej zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Kolor szafranowy oznacza odwagę i poświęcenie, biały prawdę i pokój, a zielony religijność, płodność i rycerskość. Według odmiennej interpretacji górny pas symbolizuje natomiast hinduizm, zaś dolny islam. Dwie najpopularniejsze religie subkontynentu. Biel oznacza w takim kontekście pokój i pojednanie pomiędzy wyznawcami zwaśnionych wyznań. W środku flagi widnieje forma buddyjskiej dharma czakry, która stanowi swego rodzaju koło prawa lub prawości i sprawiedliwości, będące pierwotnie emblematem buddyjskim. Zwane też jest kołem. Asioki, flaga Indii została przyjęta 22 lipca 1947 roku. Co ciekawe bezpośrednio do flagi Indii nawiązuje godło Indii, w którym również znajduje się odwołanie do czakrów. W godle Indii znajdują się figury, te stoją tyłem do siebie na graficznym przedstawieniu koła Darmy. Poniżej zauważyć można postacie słonia, lwa, galopującego konia. I owalnymi kształtami czakrów. Jeden z nich znajduje się obecnie na fladze Indii, także jest to takie nawiązanie flagi do godła czy też godła do flagi. Ogólnie obfite użycie symboliki buddyjskiej związane jest ze samym Asioką, który przeszedł około 250 roku przed naszą erą na tę wiarę i stał się jej gorliwym wyznawcą. Był to jedyny władca, który zdołał zjednoczyć Indie w granicach porównywalnych do współczesnych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną światową dyszkę, oraz koniecznie zajrzyjcie na kanały Światowa Historia, gdzie codziennie staram się realizować nowy materiał i realizuję tam często filmy oparte na Waszych komentarzach. Oraz zapraszam na kanał Drama TV. Trzymajcie się. Cześć.